No kilka lat temu, że dostał właśnie nagroda Zielony Czek i że postanowił część właśnie tych pieniędzy przeznaczyć na hodowlę tych murarek i te ule tutaj właśnie hoduje, te pszczoły i właśnie młodzieży to rozpakuje po szkołach jeżdża. Ale dlaczego? Wiadomo, że pszczoły giną, te pszczoły miododajne giną na różne choroby i grozi nam po prostu to, że nie będziemy kto zapylać tych właśnie te kwiatki nasze, nie? I dlatego właśnie tu tego kilkanaście tysięcy hoduje. Później jak przyjdzie wiosna, prowadzą to po szkołach różnych i w powiecie tarnogórskim, i w powiecie lublinieckim. I właśnie to jest coś takiego pouczającego dla młodzieży, że nie mam miodu, ale coś do przyrody robię, nie? Także mam pszczółki, a cieszę się z tego, że ta przyroda właśnie utrwalą, że się będą później właśnie nasionka z tego, że będą zapylane te roślinki i właśnie, że no planeta nasza będzie istnieje. Tak jak tutaj wystarczy wziąć takie iść gdzieś nad jezioro, czy nad na przykład na jakiś strumyk i takich rurek po prostu naciąć ze trzciny. Oto się tak wygląda. Tutaj tak takich rurek naciąć 18 cm, czy tam 15. Tak się tutaj wkłada tego czegoś, te rurki i te pszczółki właśnie tutaj około 8 sztuk jajek składają, później pyłek, zamurowują to, stąd nazwa murarki, bo tu jest nawet zamurowane, widać. I to jest właściwie takie mokroziemia z tym wymieszaną ze śliną i to jest zamurowane. I tu jest około 8 tych jajeczek, larwy się wylęgają aż do jesieni i są takie kokony i w tych kokonach te pszczółki przezimowują do następnego roku. I to jest po prostu bardzo proste do hodowli, bardzo proste. W internecie mnóstwo jest tych informacji i te pszczoły nie kują, one nie kują, to jest bardzo ważne i to są pszczoły dla dzieci po prostu, można na balkonie hodować. Moja wnuczka na przykład w bloku mieszka i na balkonie hoduje.